Czad. Dawno się tak nie zdenerwowałem. Ładnie mówiąc, Czad. Zamówiłem sobie, nie wiem, jakieś 6 dni temu, nie? Ogólnie da. Kupiłem jakieś 3 miesiące czy 2 miesiące temu lampę. Nie? Bo miałem ciemno w pokoju. Nienawidzę, ja ogólnie jestem z tych osób, co nienawidzą dużego światła. To znaczy nie lubię na przykład zapalać sobie tego górnego światła, takiego co z sufitu ci, tylko ja lubię lampki na przykład, nie? W nocy. Jakieś takie ładne, ciepłe światło albo tam i tak dalej, nie? Nienawidzę tego górnego światła. No nienawidzę. No po prostu w kuchni nienawidzę. W kuchni zapalam zawsze tylko to światło nad tym, nad kuchenką takie te. No nienawidzę dużego światła ogólnie. No nie lubię po prostu. No i kupiłem sobie ostatnio na test taką chińską lampkę, taki podłużny badyl, co wstawiasz do rogu i on ci świeci LEDami, nie? I czad, tak mi się to spodobało, taki ładny klimacik mi to robiło i ja to kupiłem, nie wiem, tam za 30 parę złotych, no bo tam to ogólnie dziadostwo jakieś, nie? No i działało się to tak, żeby zobaczyć, czy w ogóle to dla mnie jest, nie? I tak mi się spodobało, że mówię, nie no, insane. No, no i kupiłem sobie tę lampkę, nie? Taką testową, żeby zobaczyć w ogóle, jak to będzie. No i oczywiście, jak to tam te rzeczy takie za 30 złotych, no zepsuła się. Tam się przepaliły jakieś LEDy, ogólnie do kontaktu mi wywaliło. No ogólnie nie działa nic, ni cholery, nie? A że kosztowała 30 zł, no to myślałem, no nie będę odsyłał nagle teraz i tak dalej. No i pomyślałem, pójdę o krok dalej, kupię sobie fajną taką lampkę, nie? Bo mi się mega spodobała taka do rogu, nie? No i zacząłem szukać po internecie. I okazało się, że są takie lampki, które się nazywają... To mi Czykczuk polecił. Nazywają się Philips Hue. Nie? I one są podobno giga w ogóle fajne, nie? Jakieś zarąbiste sprawy. I ja pytam się Czykiego, Miki, czy to na pewno... Pokażę wam, jak ona wygląda. To jest coś takiego. Philips Hue, nie? O, to jest coś takiego, nie? Takie coś. Tylko takie coś bardziej, nie? I tylko mówię, patrzę se na cenę, mówię 1300 zł. Trochę dużo, nie? Jakby za lampkę? Kurwa, no komuś się lekko ten... Ale potem pomyślałem sobie, w sumie, jak ma już działać i ma dobrze działać, to może warto, może się po miesiącu i mówię, walić, zrobię sobie prezent tam na Dzień Dziecka, nie? No i zamówiłem tą lampkę. I tak mijają 4 dni, mija drugi, piąty dzień, mija szósty dzień i dzisiaj sobie tak siedzę, nie? I zastanawiam się, kurwa, czy ty lampki nie powinieneś już dostać jakoś? Czy ile trwa dostawa lampki jednej, nie? No i zaczynam sprawdzać po mailach, nie? Kiedy mi tam potwierdzenie przyszło i tak dalej. I dzisiaj, kurwa, zobaczyłem informacje od sklepu. Ja może skopiuję wiadomość. Uwagi pracownika sklepu, witam. Zamówioną lampę sprowadzamy z Philipsa. Wysyłka nastąpi najwcześniej 14-15 kwietnia, najpóźniej do 22 kwietnia. Wówczas lampy docierają do producenta. Zamówione 1 marca. Czad, kupiłem kurwa preorder lampy za 1400 zł. To mi czad po urodzinach przyjdzie. I to dosłownie na Dzień Dziecka prawie, że 22 kwietnia najpóźniej. Pykasz siebie? No nie, no ale lampę? Ja rozumiem, gdybym ja, nie wiem, jakieś głośniki Philipsa były ściągane z zagranicy dla Stasia. Kurwa, lampka do rogu. Mam czekać 1,5 miesiąca na lampkę do rogu. Z polskiego sklepu. To nie, ja nie kupowałem tego na AliExpress. Bo to jest giga lampa. No nie wiem. No i odechciało mi się. 200 ik. A! Jezus, i kolejna sprawa. Czad, ogólnie dzisiaj... Bo ja dzisiaj inaczej poszedłem spać. Poszedłem spać 22, wstałem 5 rano, nie? I od 5 rano ogólnie nie śpię. Ale to nie jest to. Ogólnie załatwiałem sobie jakieś rzeczy rano i przyszedł mi SMS, że został ostatni dzień do odebrania przesyłki, którą mi tam była od Steela jeszcze przesyłka jakaś. Tego, co Diable też dostał i tak dalej. No i okazało się, że to jest w jakimś punkcie tam do odbioru, nie? Ja mówię, no dobra, no jak ostatni dzień, to już pojadę, nie? Wsiadam do samochodu. Zapala się światełko tego. Zapala się, uważaj, bo to jest kurwa, to jest hit. Zapala się kontrolka w samochodzie, nie? Kontrolka silnika w samochodzie. I ja tak se patrzę i myślę sobie, no chyba poważnie z tego co pamiętam. Dawno zdawałem egzaminy i ogólnie nie pamiętam co dalej znaczy kontrolka w samochodzie bez silnika. Ale sobie przypomniałem, że przecież nowe samochody Forda mają aplikację mobilną. Ja mówię, nie no, insane Ford.
I pokazuje mi powiadomienie, że wykryto usterkę. Ja myślę, no i elegancko, zobaczę sobie w Fordziku i tak miałem wyjechać, wymienić sobie olej, to przy okazji ten, check engine i tak dalej. Uważaj, stary, co jest napisane w tym. Uważaj to. Uwaga, szczegóły powiadomienia. Lampka ostrzegawcza usterki, wymóg prawny. I uważaj teraz to, uważaj to, co mi Ford powiedział, że to jest. Moduł sterowania zespołem napędowym otrzymał odczyt ciśnienia atmosferycznego poza oczekiwaną wartością. Pojazdy z silnikiem diesel mogą sygnalizować, że działają w trybie ograniczonej mocy i może dochodzić do utraty mocy, kiedy ten stan występuje. Ta usterka może wyłączyć funkcję start-stop. Ogólnie trzeba, jakby ktoś nie wiedział, w dieslu i start-stop w Mustangu. Tak, co, ogólnie staje na światłach i samochód mi... I potem dopiero jak startuje, to jest w domu... Ford! Czy ty się walniesz w łeb, głupi? Nie wiem. I dzwonię do Forda, do salonu, oni mówią, o Jezus, to strasznie głupia sytuacja. Ja mówię, no, zwłaszcza, że samochód ma niecałe 4000 km. A oni... To dziwne, proszę pana. Ja mówię, no wiem, że dziwne, on tak... No, to oczywiście tu w assistance... czekaj, dig dong. I oni mówią, da, w assistance może pan oczywiście zadzwonić po lawetę, w aplikacji zamówić lawetę, laweta przyjedzie i assistance oferuje panu do 4 dni zamienne auto. A ja mówię, no ale ja dzisiaj tym autem byłem na poczcie, to ja mogę po prostu podjechać i zostawić wam to auto? Oni, a, ale to na własne ryzyko. A mówię, I'll take it. No, więc i zapytali się, ale wie pan, że prawdopodobnie tego samego dnia auto nie wyjedzie z salonu. A my, nie ma problemu, może i tydzień sobie posiedzieć, tak, akurat tyle nie potrzebuję. Także, no nie, raczej nie będę brał auta na tego, na podmiankę zastępczego, bo nie potrzebuję auta na zastępczego. Aż tak mi się nigdzie nie spieszy, żeby jeździć. No ale niedobry dzisiaj dzień. A, i to nie jest wszystko, pomyślisz, haha, to pewnie tyle, nie. Czad, no i pojechałem ogólnie tym autem, tak jak mówiłem, to paczkę odebrać, czekaj, nos wydmucham. Pojechałem odebrać sobie tą paczkę, nie, którą miałem tam do odebrania. Przyjeżdżam tam na miejsce, to jest ogólnie Carrefour i tam jest UPS, taki ten, nie środowisko, kurwa Stasiek. Punkt odbioru UPS, nie UPC, UPS. No i wchodzę i mówię, dzień dobry, chciałem odebrać paczkę, a ta pani... Ale tu paczek się nie odbiera. A ja mówię, no niemożliwe, bo ja mam adres tutaj od UPS-a. A ona mówi, nie odbiera się tutaj paczek. A mówię, no ale jest pani pewna? Jest pani na 100% przekonana, że to nie tutaj? Ona, no ja zapytam się jeszcze kierownika, ale na 99%. A ja mówię, no git. Oczywiście Stasiu stanął na zakazie, gdzie nie można parkować, więc tylko awaryjne włączył, bo myślał, że to zajmie 30 sekund. No i przychodzi kierownik i mówi, nie, no, przepraszam, to pani nowa się tutaj uczy, pana, jakoś ona ją nazwa, nie asystentka, tylko jakoś tam, nie wiem, jakoś tam powiedział. Stażystka, o, stażystka. I ona nie wie, ale proszę pana, 4 ostatnie numery paczki, nie? Ja tam mu podaję, tam nie wiem, 1, 2, 3, 4. I on mówi, o, jest taka paczka. Ja mówię, fantastycznie. On mówi, to dowodzik poproszę. A ja mówię, kurwa, jaki dowód? Czad, odbierałem paczki z 14 chyba różnych miejsc, gdzie mogłem odbierać paczki. I jedyne miejsce, gdzie potrzebujesz dowodu, to jest Poczta Polska, jak odbierasz awizo. No w życiu na UPS nie musiałem podać dowodu. No nigdy tak nie było. Jak awizo odbierasz z poczty, to tak, no pewnie, że tak. Ale paczkę? A ja mówię... Ja nie mam oczywiście ze sobą dowodu, bo nie mam ze sobą żadnych dokumentów. Mam ze sobą telefon i kluczyki od samochodu. Bo to była 9 rano, czy 8 rano nawet wcześniej było. Ja w dresie pojechałem, w bluzie z kapturem, tam ten, w telefonie możesz mieć, nie mam nic takiego. Ja mówię, nie mam dowodu. A on mówi, no to nie damy radę. A prawo jazdy też jest, że nie mam dokumentu prawa jazdy nigdy przy sobie. On mówi, no to nie mogę panu wydać paczki. A mówię, no nie wiem, a jakiś, kurwa, egzamin, przeprowadzenie? Mogę panu maila pokazać, że to jest mój mail. A on mówi, no to proszę pokazać, nie? Ja mu pokazuję tam maila. On se klika, patrzy, czy to nie jest screen. Mówi, no dobrze. To zróbmy tak, proszę pana. Imię, nazwisko. A ja mówię, Stanisław Świątkowski. A on mówi, zgadza się. Adres doręczenia paczki.
ja tam mówię swoją ulicę, nie wiem, Marszałkowska 12. Dobrze, dobrze, dobrze. Numer mieszkania. Mówię, kurwa, proszę pana, w Carrefourze siedzimy, za mną jest kolejka się już ustawiła. Ja, kurwa, zaraz mam powiedzieć, nie wiem, numer konta, stan konta panu. Wszystkie, imię, nazwisko, numer zamieszkania, zaraz mówię, kod do klatki, kurwa. A on mówi, nie, no numer mieszkania potrzebuję. Ja mówię, tam, nie wiem, 38. No dobrze, no proszę pana, następnym razem dowodzik poproszę, ale niech będzie. That's fucking insane! Chłopie, just imię, nazwisko, no, znaczy jak to nie moja paczka, to nie będę wiedział, jak ma chłop, do której trzeba doręczyć tą paczkę, no. No, szkoda gada. Ale dał mi tą paczkę, no i na szczęście nawet się ten... Łamy prawo jeżdżąc bez prawa jazdy. Actually, nie musisz mieć przy sobie dokumentu prawa jazdy, żeby jeździć samochodem. Nice!